Moi drodzy, najfajniejszy, najpiękniejszy, najbardziej ulubiony fragment Ewangelii, jeśli chodzi o Matkę Najświętszą, dzisiaj będziemy rozważać. Naprawdę, tam jest takie bogactwo, że przez dwie godziny można non-stop mówić. A ja mam się zmieścić 10 minut. Najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, przychodzimy do Ciebie dzisiaj. Aby powierzać Tobie nasze sprawy, troski, zmartwienia, nasze radości, by w kolejny dzień tego adwentu badać nasze serce, na ile jesteśmy otwarci na Twoje działanie, na Twoje przyjście, na Twoje podpowiedzi, na Twoje zwiastowanie w nas. Działaj w nas jako jedyny Zbawicieli Pan. Daj nam widzieć, jak napełniasz nas Duchem Świętym, abyśmy odkrywali, Najróżniejsze sprawy, do których nas powołujesz i zapraszasz. A w 533 punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego, codziennie przez nas czytanego, słyszymy słowa. Życie ukryte w Nazarecie pozwala każdemu człowiekowi jednoczyć się z Chrystusem na najbardziej zwyczajnych drogach życia. Nazaret jest szkołą, w której zaczyna się pojmować życie Jezusa. Jest to szkoła Ewangelii, najpierw szkoła milczenia. Niech się rodzi w nas szacunek do milczenia tej pięknej i niezastąpionej postawy ducha. Lekcja życia rodzinnego. Niech Nazaret nauczy nas, czym jest rodzina, jej wspólnota miłości, jej surowe i proste piękno, jej święty i nierozerwalny charakter. Przykład pracy. O Nazaret, domu, syna, cieśli. Tu właśnie chcielibyśmy zrozumieć i umocnić surowe, a przynoszące zbawienne prawo ludzkiej pracy jak żebyśmy chcieli pozdrowić stąd wszystkich pracujących całego świata i ukazać im wielki wzór ich boskiego brata. Dziękujemy ci panie za to słowo z katechizmu, które trafiło po przemówieniu papieża Pawła VI w Nazarecie 5 stycznia 1964 roku. Amen. Na początku posłuchajmy słowa, czyli fragmentów dzisiejszych czytań, to znaczy Ewangelii. W zaś miesiącu szóstym wysłany został zwiastun Gabriel od Boga do miasta Galilei, którego Nazaret, do dziewicy zaręczonej mężowi, którego imię Józef z domu Dawida i imię dziewicy Maria. I wszedłszy do niej, rzekł. Raduj się, napełniona łaską, pan bo Ona zaś na te słowo zmieszała się i rozważała, co, co za byłoby pozdrowienie to. I powiedział z jej niej: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga, i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nazwiesz imię je, Jego Jezus. Ten będzie wielki i synem najwyższego nazwany będzie. I damu. Pan, Bóg, tron Dawida, ojca jego, i królować będzie nad domem Jakuba na wieki, i królestwu jego nie będzie końca. Powiedziała zaś Maria do Zwiastuna: Jak będzie to, skoro męża nie, nie znam? I odpowiadając Zwiastun, rzekł jej: Duch święty przyjdzie na ciebie i moc najwyższego ocieni cię. Dlatego i narodzone święte nazwane zostanie synem Boga. I oto Elżbieta, krewna Twa, i ona poczęła syna w starości jej i ten miesiąc szósty jest jej nazywanej bezpłodną, bo nie będzie niemożliwa u Boga wszelka rzecz. Powiedziała zaś Maria oto niewolnica Pana, oby mi się stało według słowa Twego, i odszedł od niej zwiastun. Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najpierw bardzo dziękuję Wam za postanowienia, które wpisaliście w komentarze. Postanowienia, które tak naprawdę mogą bardzo dużo nauczyć i dodatkowo. Pomoc dla tych, którzy jeszcze postanowienie mają, albo którzy wahali się, co podjąć, żeby zobaczyć trochę jaśniej w kontekście wczorajszego filmiku i tej Ewangelii o metanoi, o przemianie myślenia. To nawiązując, bardzo Wam serdecznie dziękuję. Przy tej okazji chcę też bardzo podziękować wszystkich, wszystkim, którzy na stałe dopisali się do patronite naszego fundacyjnego i na 30 tysięcy złotych, które Miesięcznie wydajemy na ewangelizację dzięki Wam, bo zarząd nie pobiera żadnych pieniędzy, nie pobieramy pieniędzy tylko to, co jest wpłacane. Wydajemy na różnego rodzaju działania ewangelizacyjne, na różnego rodzaju sprawy związane także z fundacją, no bo na przykład. Chociażby ubezpieczenia, czy jakieś najróżniejsze rzeczy w, w, w postaci wynajmu magazynów, albo opłacenia różnych e, ważnych rzeczy dotyczących samej ewangelizacji, przygotowania do ewangelizacji, to jest także po naszej stronie. Więc bardzo chcę Wam podziękować za to, po pierwsze, że na ten patronite jest trochę osób już zapisanych, i bardzo z drugiej strony chcę podziękować, że pomimo tego, że wielu się nie zapisało na żadną formę stałego dofinansowania, to poczuwacie się do tego, żeby na konto fundacji po prostu zwyczajnie ofiarowywać grosz, który, który nam pomaga w normalnym funkcjonowaniu. My nie bierzemy żadnych dotacji od państwa, nie bierzemy także żadnych dotacji od, od kościoła w wymiarze naszego kościoła katolickiego, jako kościoła hierarchicznego, czy jakiejś, jakiejś struktury. No po prostu jest to zwyczajnie z waszego serca, z waszych darowizn, z waszej otwartości, więc w tym miejscu dziękując za... Te proste rzeczy, które robicie, także biorę, biorę sobie to jakoś tak do serca, że, że widzicie sens tego, co zwie się ewangelizacja, tego, co zwie się także dzielenie, żeby, żebyśmy mogli na różnych poziomach funkcjonować i różne dobre dzieła wspierać. Jeszcze raz Bóg zapłać. No ale jeśli chodzi o dzisiejszą Ewangelię, przyznam się przed wami, że to jest mój ulubiony fragment. Ulubione dlaczego? Dlatego, że z jednej strony jest pełny tajemnic, z drugiej strony, dlatego, że w Akademii Rozwoju Talentów dość szczegółowo w kontekście posługi, w kontekście rozeznawania, w kontekście słuchania ten fragment omawiamy omawiamy z różnymi kruczkami, problemami, które mogą wynikać z rozumienia z tego fragmentu. I mnie się bardzo podoba też wersja ta interlinearna. Wiem, że niektórych Was mierdzi, że nawet niektórzy odeszli z tego kanału z tego powodu, że to jest takie surowe słowo, ale przecież jest to słowo, które jest najbardziej bliskie oryginałowi. Dlatego ta forma jest taka, no, taka niepolska, jak jakieś dziecko powiedziało do swojego taty w kontekście, w kontekście tego czytania przez księdza Rafała, że czasem trudno, bo zdanie powinno się skończyć, a ono ma jeszcze trzy wyrazy i takie to wydaje się być niestylistyczne, no, bo jest niestylistyczne, jeśli chodzi o język polski. Po pierwsze, mamy konkretny czas. Bóg objawia się w czasie. Wiemy, że on nie ma czasu dla samego siebie. Czas stworzył dla nas. To jest w ogóle cudowne, że czas jest znakiem miłości Boga do nas. Wszyscy równo mamy taki sam dar czasu każdego dnia, czyli jak dostajemy dobę, to doba dla prezydenta Dudy nie jest inna niż dla Donalda Trumpa. Czy dla zwykłego Jana Nowaka, każdy ma 24 godziny na dobę, chociaż w różnych strefach geograficznych, chociaż w różnych szerokościach geograficznych żyjemy, to wszyscy rozliczamy się z 24 godzin, jakie przeżyjemy. I ten czas, który Bóg daje, który, w który wchodzi, Paweł w Galatów 4:4 nazywa pełnią czasów. Gdy nastała pełnia czasów, Bóg posłał syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił pra tych, którzy podlegali prawu. Można powiedzieć, że do tego czasu Bóg wychowywał przez prawo. Kiedy Bóg przychodzi w szóstym miesiącu, to przychodzi przez Anioła. My w, na zajęciach, właśnie ze słuchania Boga, na zajęciach z modlitwy osobistej, patrzymy, co to znaczy, kiedy Bóg przemawia do człowieka, kiedy przychodzi do człowieka. Jeżeli do Matki Najświętszej Bóg nie przychodzi sam, tylko przychodzi anioł, to proszę was, nie stawiajmy się wyżej od Matki Bożej. To jest takie najprostsze uproszczenie. Czy do siostry Faustyny Bóg mógł przyjść w Jezusie Chrystusie już inaczej niż przyszedł do Maryi? Oczywiście, że tak. Ale nie będę wchodził w ten wątek, bo to trzeba by było drugą katechezę zrobić. Zwiastun, Gabriel, wszyscy ważniejsi aniołowie, którzy mają... Misje do spełnienia mają swoje imiona, imię w Biblii oznacza posiadanie siebie. Jest to jedno z tłumaczeń w ogóle posiadania imienia. Stąd na przykład w Ewangelii o tym człowieku, który jest bogaczem i łazarzem, bo to bogacz nie ma imienia. Nie posiada siebie, chociaż posiada całą majątność świata ponieważ nie potrafi się podzielić on nie zarządza sobą w jego życiu nie ma nocy nie ma, nie ma cierpienia nie ma w jego życiu nie ma zobaczenia tej, tej drugiej strony zwiastun Gabriel jest posłany do konkretnego miejsca do konkretnej rzeczywistości jeśli chodzi o Galileę do konkretnego e, miasteczka czy jakby ktoś powiedział bardziej, bardziej precyzyjnie, wioski, która się nazywa Nazaret. I tutaj mamy kapitalnie pokazane w, w języku greckim to, co mamy właśnie w Biblii Interlinarnej, czego brakuje w Biblii Tysiąclecia i w innych przekładach, do dziewicy zaręczonej mężowi, którego imię Józef. I znowu pojawia się imię w kontekście... Genealogii, w kontekście tego rodu i tak dalej, ale imię Józef znowu jest, jest imieniem, jak wrócimy kilka chwil wcześniej do samego faktu, co to imię oznacza. Oczywiście Maria też ma imię, z domu Dawida. Tutaj może być pewna nieścisłość, ktoś się któregoś razu, chyba z dwa lata temu na mnie obruszył. Przypominam sobie, że jak ja mogłem przeczytać Maria, skoro to jest Maryja. No to jest tekst oryginalny i Kościół się na to zgodził, żeby w tekście oryginalnym, który cytuję w Biblii Interlinearnej w wersji prymasowskiej, użyć słowa Maria. Wszedł do niej i rzekł: Raduj się napełniona łaską. To jest to jedyne słowo w Piśmie Świętym, które jest przypisane właśnie Maryi kecharitomene. Napełniona łaską, trudno jest w ogóle wytłumaczyć to słowo, skoro to słowo zarezerwował Bóg tylko tej kobiecie, pokazując, że ona jest wyjęta spoza pewnych ram, chociaż nie jest boginią. Jak to wiele razy podkreślaliśmy, jest Matką Boga, jest Boża rodzicielką. Bożą Rodzicielką. Jest tą, która zrodziła Chrystusa. Jeszcze raz, chociaż nie jest boginią. Nie jest ona stworzona. Stąd katechizm nam mówi, że Maryi oddajemy co najwyżej cześć, a nie uwielbienie, które należy się samemu Bogu. I czasem nasi bracia protestanci krzyczą na nas: No, wy uwielbiacie Maryję. To znaczy, że oni nie znają katechizmu Kościoła Katolickiego. My wiemy, co mamy robić, jeśli chodzi o Matkę Najświętszą. Bo kiedy oddajemy jej cześć, to z nią modlimy się, uwielbiając imię Jezus. I chwilę dalej anioł pokazuje. Nie mamy opisu dokładnego, jak wszedł do niej anioł. I mój profesor, jeśli chodzi o biblistykę, szczególnie o Nowy Testament, mówił, że że nie wiemy, czy, jak to wszystko mogło wyglądać na poziomie, czy ona była napełniona duchowo, czy ona fizycznie widziała tego anioła. Gdyby apostoł wiedział, że to jest nam potrzebne, na pewno by to zawarł w tym opisie. Natomiast na pewno nie było to tak, jak to malował, nie wiem, Caravaggio, czy ktokolwiek inny, kiedy przechodzimy przez Muzeum Watykańskie i widzimy przepiękne sceny zwiastowania. I nagle okazuje się, że Maria trzyma w ręku różaniec i odmawia brewiarz. I to jest zwiastowanie, a tutaj anioł do niej po prostu nadaje, co, co to się będzie działo. To jest pewna forma Biblii pauperum. Pamiętajmy o tym, a więc to jest forma, której Bóg pokazuje pewne rzeczywistości w kontekście czego obrazu dla ludzi, którzy wtedy żyli. Tak sobie wyobrażali ci twórcy wyobrażać mogli sobie jeszcze bardziej, ina jeszcze inaczej, ale chcieli przekazać jak najbardziej tę treść, która była w kontekście tego, tego faktu zwiastowania. Anioł zaprasza do. Hairę, jak, jak czytamy w języku greckim, rozraduj się, raduj się, napełniona łaską, czyli haire kecharitomene, chokirios metasu. Pan jest z Tobą. To, co, czym bardzo często ma, może rozpoczynać się każda Eucharystia, to wprowadzenie w celebrację Eucharystyczną, ono jest właśnie. Nawiązaniem do tego, że to jest moment zwiastowania, dobrej nowiny, kiedy wchodzę w jakieś wielkie misterium Boga, który zechciał z nami być przez samo sprawowanie najświętszej ofiary, w którą się włączamy, bo to jest jedyna ofiara Chrystusa. Nie ma wielu ofiar. I znowu tutaj, nie chcę tutaj tłumaczyć, dlaczego bracia protestanci często źle to rozumieją. Ona zaś na to słowo zmieszała się i rozważała. Co miałoby oznaczać, co, co by było pozdrowienie to? Powiedziała, powiedział zwiastun jej, nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem maskę uboga, to poczniesz w łonie i urodzisz syna i nazwiesz imię Jezus. Anioł pokazuje jej, to jest ciekawe, że on będzie królował, że królestwo jego nie będzie końca. To, jest, to są bardzo ważne wiadomości dla nas, jakbyśmy nie patrzyli, i to są rzeczy objawione dla nas, nawet jeśli chodzi o. W ogóle kosmologię ogólną, światową od strony filozoficznej, to teologia jako, jako uzupełnienie filozofii, bo filozofia nas doprowadza do tego, do czego może nas doprowadzić rozum, do pierwszej przyczyny, do wielkiego wybuchu, a teologia nam to uzupełnia skąd to wszystko powstało, no pokazuje nam, że on będzie królował na wieki, jego panowaniu nie będzie żadnego końca. Maria ma przepiękną cechę. Maria zadaje pytania i znowu nas, jeśli chodzi o rozoznawanie, uczy bardzo ważnych rzeczy. Ona nie wchodzi w ciemno. Ona zadając pytania szuka odpowiedzi dla siebie, by mogła wypełnić wolę Bożą. Zadawanie pytań nie tylko nie jest grzechem nie, wobec Pana Boga. Zadawanie pytań jest wprost naśladowaniem Maryi. Kiedy Ty zadajesz pytanie, jak to się stanie? Jak Ty, Panie, chcesz to zrobić? Do czego Ty chcesz mnie doprowadzić? W kontekście jakiejś, jakiejś rzeczy, jakiejś rzeczywistości, jakiegoś rozeznawania, jakiegoś pytania, to kiedy Ty zadajesz to pytanie, to Ty naśladujesz Maryję w jej pokorze, w jej, w jej, w jej i pytaniach. I ona przedstawia, pamiętamy ten fragment z wcześniejszej strony, yy, kiedy czytaliśmy, że oni byli dopiero zaręczeni. Te zaręczyny trwały rok. I ona mówi: Nie znam męża, nie znam, yy, jak to się stanie. Anią odpowiada jej: mówi o duchu świętym, e, pneuma Hagion, e, przyjdzie na ciebie, ale jednocześnie oddziela ducha świętego od mocy najwyższego. Ponieważ tam są użyte zupełnie inne słowa na określenie Ducha Świętego i na określenie mocy najwyższego. Możecie w oryginale to sobie zobaczyć. Dlatego Narodzone, święte, nazwanie, nazwane zostane, zostanie synem Boga i anioł daje jej argument, który mają uspokoić na te dni wędrówki. My tych dni wędrówki co prawda nie mamy opisane w żadnej Ewangelii, ale wiemy, że kiedy ona wybrała się i poszła do swojej krewnej Elżbiety do Ain no to, to nie było, wiecie, wyjście na spacer do sklepu, to było kilka dni marszu w kontekście tego, tej trasy pokonania z Nazaretu ja sobie chodziłem na pielgrzymki, kiedy posługiwałem w Nazarecie, posługiwałem w Jerozolimie jako kapłan w swoim powołaniu miałem taki czas to wcale krótko to się nie idzie z Nazaretu do Ain przy dobrych wiatrach trzy dni. Więc trzech dni z życia Maryi w ogóle mamy nieopisane. Nie to są dni, kiedy ona idzie, zastanawia się, rozważa, jak niektórzy mówią, idzie do swojej krewnej Elżbiety. No i jest, to wszystko jej tłumaczy Anioł. Anioł jej daje pewność, która potwierdzi to, że to nie jest halucynacja. Wizja bez realizacji jest halucynacją. Pamiętajmy o tym. To, 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 to nie jest tak, że. Że, 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 że Maryi się to ubzdurało, przepraszam, że użyłem takiego słowa w kontekście tej jednej z najpiękniejszych świętych kościoła katolickiego, jaką jest właśnie ona, matka, nasza, matka naszego Pana Jezusa Chrystusa bo nie będzie możliwa u Boga wszelka rzecz, czyli jak to tłumaczymy bardziej po polsku, bo u Boga wszystko jest możliwe i Maria odpowiada o to ja niewolnica Pana takie uniżenie, i takie wejście w bliskość, taką wejście w relację. Niech mi się stanie według słowa twego. Ciekawy moment, muszę kończyć, bo już nie będzie w kontekście zastosowania. Może jutro troszeczkę coś powiemy o zastosowaniu, bo już tyle czasu, jakby samo egzegezę, gdzieśmy żeśmy wzięli. Jak, jaki moment jest niesamowity odejścia anioła? Kiedy, kiedy zaczyna się? Może jednego przykładu użyję odpowiadając, nie zadając pytań, bo przecież jesteście tam po drugiej stronie, więc nie za bardzo może, możecie odpowiedzieć na pytanie, które w swojej głowie teraz postawiam. Maryja zaczyna to realizować, kiedy to doświadczenie się kończy. Można powiedzieć, że kiedy Bóg daje ci doświadczenie swojej obecności, miłości, no to ono po zakończeniu ma za, jesteś zaproszony, jesteś zaproszona do realizacji tego. Ja pamiętam, kiedy jeden raz w życiu w taki sposób doświadczyłem Pana Boga fizycznie do tego momentu. Do, to była rzeczywistość, którą opisaliśmy z, z Marcinem Jakimowiczem w książce z góry. Dziękuję, gdzie jedyny raz w życiu miałem takie doświadczenie, jakbym się unosił w powietrzu podczas modlitwy. Ja, trudno mi to jest op opowiedzieć, co się wtedy działo, bo tam więcej szczegółów może w tej książce znajdziecie. Ale kiedy ja następnego dnia chciałem się modlić, to wyobrażałem sobie, że to doświadczenie już będę miał. Kiedy go nie było, to byłem nawet sfrustrowany, trochę nawet zły na Pana Boga, ale widziałem, że ja to doświadczenie, które miałem wtedy Pana Boga, muszę wnieść do mojej codzienności. Może to będzie tylko jedna konkluzja po całym długim rozważaniu 20-minutowym. Przepraszam, że trochę się rozpędziłem, jeśli chodzi o słowo Boże. I tak bardzo szybko mówiłem, żeby jak najwięcej treści przekazać, a to jest tylko fragment z tego, co normalnie robimy na zajęciach w szkole w Akademii Rozwoju Talentów na, na zajęciach ze słuchania Boga czy z modlitwy. Już w tej chwili musiałbym sobie przypomnieć, w którym to temacie jest, ale na pewno robimy. Dobra, kończę, bo przecież macie określony czas też na, na słuchanie słowa. Niech Was błogosławi Bóg Przec, mówiąc ojciec, syn Święta. Subskrybujemy, lajkujemy. Jak Bóg da, Do zobaczenia jutro.